Czy masz świadomość? Brak posiadania właściwego sobowtóra cyfrowego składającego się z odpowiednich składników może doprowadzić do innego traktowania osób z takim wybrakowanym sobowtórem cyfrowym. Mogą one zostać uznane za terrorystów lub potencjalnych przestępców, ale również nie dostać kredytu czy pracy. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski i kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment tekstu Cyfrowy rasizm pana Jana Waszewskiego i pana Macieja Gurtowskiego. Dzisiaj pana Macieja Gurtowskiego gościmy, jest Państwa i moim gościem, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, zawodowo badacz i analityk. Współautor wraz z profesorem Andrzejem Zybertowiczem i jego zespołem tomu Samobójstwo oświecenia, jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, czy każdy z nas ma cyfrowego sobowtóra i kim to właściwie jest ten czym jest właściwie ten cyfrowy sobowtór? Więc nie każdy go posiada. Posiadają go wyłącznie osoby, które w sposób systematyczny korzystają ze współczesnych urządzeń cyfrowych połączonych do sieci. Może najpierw powiem, jak on powstaje, a potem opowiem, kto go nie ma. Więc cyfrowy sobowtór powstaje wtedy, kiedy ma miejsce seria powtarzalnych użyć, zazwyczaj smartfona, komputera, innego urządzenia współczesnego podłączonego do sieci, która to aktywność pozostawia cyfrowy ślad. Te ślady są następnie zbierane przez dostawców usług cyfrowych, łączone w bazy danych przyporządkowane do konkretnego użytkownika, który jest identyfikowany przez swój specyficzny numer, i następnie są one łączone w pakiety i sprzedawane firmom, które dzięki nim potrafią czerpać zysk. Najczęściej ich nabywcami są albo specjalne podmioty zajmujące się obrotem właśnie informacjami cyfrowymi o użytkownikach sieci, tak zwani brokerzy danych, ale także firmy ubezpieczeniowe, banki, wywiadownie gospodarcze i tak dalej. Także w ten sposób powstaje cyfrowy sobowtór. Tak, to proszę? Tutaj dopytam, dostawcy usług cyfrowych, czyli kto w naszym otoczeniu jest taką firmą, kogo my możemy rozpoznać przez zwykły Kowalski, kogo powinien mieć tu na myśli? Najważniejszymi tego rodzaju podmiotami są firmy Google i Facebook. Uważa się, że są to największe na świecie podmioty zbierające ogromną liczbę danych o użytkownikach i ze sprzedaży tych informacji uczyniły one główny element swojego modelu biznesowego. My często mówimy o wielkich firmach cyfrowych, właśnie jak Facebook czy Google, że to są giganci technologiczni. Natomiast jeżeli przyjrzymy się ich sprawozdaniom finansowym, to zobaczymy, że głównym obszarem ich działalności biznesowej, czyli to, co przynosi największe zyski, to jest reklama. Tak? Wobec tego, w co inwestowana jest ta cała wspaniała ich technologia, tak, ich wynalazki? No właśnie w zbieranie danych o użytkownikach, w ich automatyczną analizę i następnie sprzedawanie podmiotom, które są gotowe za nie zapłacić. A czy nasi operatorzy naszych telefonów komórkowych, korporacje typu, nie wiem, Orange Play, to też zaliczają się do tych dostawców usług cyfrowych, czy nie? Mogą. To można bardzo łatwo sprawdzić. Trzeba teraz zapraszam, aby każdy ze słuchaczy i również pan wyciągnęli swoją umowę o świadczenie usług komórkowych i sprawdzili, czy mają zaznaczone zgody, tak zwane zgody marketingowe, które zazwyczaj dają jakieś tam 5 czy 10 zł upustu od ceny abonamentu miesięcznego. Jeżeli tak, to odpowiedź jest twierdząca, jeżeli nie, to przecząca. Czyli mogą być, ale od tego, czy zaznaczyliśmy tak zwaną zgody marketingowe, zależy, czy nasze dane są przekazywane i używane w celach marketingowych. A czy kablówka, którą mamy w domu, jeżeli mamy w ogóle telewizor albo Netflix, którego kupujemy abonament, na który kupujemy abonament też tutaj?
To znaczy tak, w przypadku kablówki sprawa jest bardziej skomplikowana, również trzeba zajrzeć w umowę. Jeżeli jest tam zgoda marketingowa, to tak. Jeżeli nie, to nie. W przypadku Netflixa sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Netflix na pewno profiluje na własne potrzeby swoich widzów, swoich klientów w ten sposób, że monitoruje, co i kiedy oni oglądają, kiedy zazwyczaj przerywają oglądanie, przy okazji jakiejś sceny filmu czy serialu, i te dane na pewno są przez Netflix używane do doskonalenia swoich produktów, na przykład do optymalizowania długości odcinka, kiedy trzeba umieścić w fabule tak zwany cliffhanger, żeby właśnie wzbudzić ciekawość oglądającego i tak dalej. Także Netflix na pewno na swoje potrzeby również profiluje i analizuje profil zachowań swoich widzów, natomiast nie mam wiedzy, żeby nim handlował z innymi podmiotami. Ale jeszcze nie powiedziałem na początkowe pytanie, czy każdy z nas posiada takiego cyfrowego sobowtóra. Więc odpowiadam przecząco, nie każdy. Według badań CBOS z 2019 roku tylko 3/4 Polaków deklaruje, że używa w ogóle, nie że stale, tylko że w ogóle używa współczesnych urządzeń cyfrowych podłączonych do sieci. Wobec tego wynika, że 1/4 Polaków nie używa. W związku z czym nie posiadają oni sobowtórów cyfrowych, mogą posiadać pewien ich odpowiednik, to są tak zwane profile cienia, czy profile cienie, shadow profiles. To są tworzone wbrew wiedzy i woli ludzi ich sobowtóry cyfrowe, powstałe przy okazji zbierania o nich informacji w sposób pośredni, czyli na przykład, jeżeli mój znajomy wrzuca zdjęcie przedstawiające na przykład mnie i z nim w jakimś tam przyjacielskim uścisku na medium społecznościowe, to medium społecznościowe może zacząć już budować mojego cyfrowego sobowtóra, mimo że ja nie mam konta na tym medium społecznościowym. To jest profil cienia. I jeszcze dwie uwagi tutaj. O ile w ogóle badanych 3/4 Polaków twierdzi, że korzysta z sieci, to w przypadku młodego pokolenia to jest 99%. Czyli możemy uznać, że niedługo na skutek pewnych procesów demograficznych wszyscy będziemy tak użytkownikami sieci i wszyscy będziemy mieli sobowtóry cyfrowe. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Potencjalnie istnieje możliwość korzystania z sieci w taki sposób, ażeby tego sobowtóra cyfrowego nie mieć, albo żeby jego obraz był tak zamazany, że stanie on się nieczytelny w pewnym sensie. Możliwe są pewne działania maskujące, natomiast to jest mniej niż 1% społeczeństwa, który jest w stanie z nich korzystać. Zazwyczaj do tej grupy mogliby się zaliczać na przykład hakerzy, cyberprzestępcy, czy fanatyczni działacze na rzecz prywatności w sieci, może także funkcjonariusze tajnych służb, którzy wiedzą, jak korzystać z oprogramowania, które maskuje naszą działalność sieciową, na przykład z bramek VPN, z sieci Tor, czy ze specjalnego oprogramowania, jak na przykład jest taka aplikacja Track Me Not, czyli nie śledź mnie. Ona powoduje pewien sztuczny, symulowany ruch na naszym urządzeniu, który właśnie wprowadza w błąd algorytm śledząc naszą aktywność. Czy pan korzysta z takich urządzeń? No, tak, oczywiście, tak, zdecydowanie tak. Korzystam z bramek VPN, korzystam regularnie z Tora. Z Track Me Not nie, bo on wprowadza troszeczkę kłopotów. Natomiast jakbym potrzebował, to pewnie bym korzystał. Jasne. A panie doktorze, jakie są konsekwencje posiadania cyfrowego sobowtóra? Jasne. Konsekwencje są takie, że w naszej działalności sieciowej, ale także w realu, on pewne rzeczy ułatwia, pewne utrudnia. Ułatwia w ten sposób, że kiedy łączymy się z jakąś usługą cyfrową, ona zazwyczaj w magiczny, zagadkowy sposób jest idealnie pod nas skrojona. Czyli że ja na przykład wchodzę w sklep internetowy, to on już wie, żeby wyświetlić mi wersję na przykład polskojęzyczną i żeby domyślną walutą były złotówki. Podobnie, kiedy wyświetlane nam są jakieś reklamy, zazwyczaj są to reklamy produktów czy usług, które z jakiegoś powodu nas już interesują, czyli na przykład dajmy na to, mężczyzna w średnim wieku może być wyeksponowany na przykład na jakieś zakłady bukmacherskie, piłkarskie, a na przykład częściej kobieta w średnim wieku będą jej oferowane, powiedzmy, dekoracje wnętrz, tak? Także pewne rzeczy może nam ułatwiać, a pewne rzeczy może nam utrudniać. Może na przykład odcinać nas od pewnych usług czy towarów. Możemy na przykład ze względu na pewne cechy naszego sobowtóra cyfrowego nie dostać kredytu, albo kiedy chcemy kupić ubezpieczenie, składka zostanie naliczona bardzo wysoko. Przykładowo, kiedy na przykład chcemy kupić ubezpieczenie OC, to po pierwsze jesteśmy profilowani w sposób taki, powiedzmy, jawny
przez sprzedawcę, kiedy pyta nas, kiedy sprawdza nasz wiek, rodzaj posiadanego samochodu, jak długo mamy prawa jazdy, ale także skrycie sprawdza, czy funkcjonujemy w pewnej bazie sprawców wypadków i jak dotkliwe to wypadki były. I na tej podstawie można na przykład policzyć bardzo wysoką składkę OC. W skrajnych przypadkach możemy mieć problemy z funkcjonowaniem też w świecie realnym. Na przykład po atakach z 11 września nagle osoby o arabskim pochodzeniu zaczęły mieć problemy z przechodzeniem odpraw na lotnisku. Także w tym sensie możemy się naszego cyfrowego osobowtóra potknąć także w realu. A czy dzisiaj, nie wiem, szukając pracy, zmieniając pracę, myśli pan, że w Polsce ludzie już są też przez pracodawców, potencjalni pracownicy, są kandydaci na pracowników, są sprawdzani Oczywiście. W tym systemie? Czy w tym systemie, to nie wiem. Myślę, że są sprawdzani w wielu dostępnych systemach. Na pewno jest tak, że zanim headhunter zarekomenduje zaproszenie kogoś na rozmowę o pracę, najpierw zrobi po prostu research na temat danego kandydata. Sprawdzi, czy posiada on konto w mediach społecznościowych, jak tam przebiega jego aktywność, jakie zamieszcza zdjęcia, o jakiej porze w ogóle dnia i tygodnia z nich korzysta. Sprawdzi na przykład jego wpisy na różnych forach tematycznych, jeżeli z nich korzysta. Przejrzy zdjęcia z Instagramie przedstawiające, czy jest to osoba poważna, czy też jest to osoba w jakiś sposób mogąca generować pewne ryzyko i tak dalej. Myślę, że w takim właśnie pogłębionym researchu dotyczącym rekrutacji na poważne stanowiska także będzie taki headhunter korzystał z niedostępnych publicznie baz danych takich właśnie jak informacje ubezpieczeniowe. No ale to rozumiem, rozmawiamy o jakichś stanowiskach takich, gdzie pensja jest wysoka, a czy na takie zwykłe stanowiska, myśli pan, też ten sobowtór cyfrowy zaczyna odgrywać rolę w procesie rekrutacji? Jestem o tym przekonany, tak. No to jest bardzo łatwa rzecz. Jeżeli mam przed sobą podania o pracę, jakieś CV, to jest bardzo łatwe i szybkie wpisać imię i nazwisko danej osoby na popularnych mediach społecznościowych, nawet poprosić o podanie linka do swojego profilu i przyjrzeć się tej osobie. Jest to dużo łatwiejsze niż ryzykowanie zaproszenia kogoś na rozmowę i marnowanie kilkudziesięciu minut czasu na nie dające pewnego wyniku interwiu. Okej. To pytanie następne. Co oznacza handel cyfrowymi sobowtórami? Istnieje, jak już wspomniałem, cały przemysł obrotu informacjami o użytkownikach urządzeń cyfrowych podłączonych do sieci. Zajmują się tym wyspecjalizowane podmioty określane jako brokerzy danych. Takim największym z nich jest na przykład Axiom. Pomniejszymi są także CoreLogic na przykład. I rozumiem, że te firmy działają w Polsce, tak? To znaczy na pewno zbierają informacje o klientach w Polsce, czy mają w Polsce swoje oficjalne przedstawicielstwa, tego nie wiem, ale na pewno obracają danymi o Polakach i osobach znajdujących się w Polsce, to bez wątpliwości. I handlują one informacjami, skupują one te informacje od innych podobnych podmiotów i łączą właśnie w odpowiednie pakiety, które mają wartość rynkową wynikającą z tego, że pozwalają one trafnie przewidzieć działania konsumenta, czyli redukują ryzyko nietrafienia z ofertą, nietrafienia w popyt. Potrafią one doskonale skroić właśnie ofertę pod klienta, ponieważ nasz cyfrowy sobowtór, on zawiera informacje takie na przykład, ile mamy pieniędzy, ile gotowi jesteśmy wydać i na co wydać i w jakich okolicznościach. Dlatego właśnie takie informacje zbierane osobowtórach cyfrowych przez brokerów danych są szczególnie cenne. A na czym polega rasizm cyfrowy, który ten termin pojawia się w Państwa artykule i czym się różni on od tradycyjnego rasizmu? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Tak, więc rasizm cyfrowy to jest określenie, które ukuliśmy razem z doktorem Waszewskim w 2014 roku i oznacza ono zjawisko dyskryminacji pojedynczych osób albo całych grup ze względu na pewne cechy ich sobowtóra cyfrowego.
I powoduje ono wykluczenie z pewnych obszarów usług czy możliwości cyfrowych. I tak jak tradycyjny rasizm, on opierał się o to, jaki ktoś miał kolor skóry, albo nawet o informacje w jakimś systemie biurokratycznym, na przykład w systemie apartheidu w RPA, po prostu to była adnotacja urzędowa, że ktoś jest biały albo czarny, w związku z czym podlega segregacji. Tak w przypadku rasizmu cyfrowego atrybutem jest cecha przypisana naszemu sobowtórowi cyfrowemu. To jest pierwsza różnica. Druga poważna różnica jest taka, że cyfrowy rasizm jest rasizmem bez podmiotu. To znaczy nie możemy wskazać tutaj rasisty, który dyskryminuje, tylko dyskryminująca jest pewna bezosobowa procedura. Tak, to system po prostu tak działa, a nie poszczególne osoby. W związku z czym trudno jest kogoś konkretnie oskarżyć o to, że dyskryminuje. A twórców systemu nie możemy? Więc jest to tak, więc jeżeli chodzi o twórców systemu, to jest to bardzo problematyczne, ponieważ współcześnie algorytmy cyfrowe zarządzające ruchem w sieci są tworami po pierwsze bardzo skomplikowanymi, po drugie ciągle ewoluującymi, po trzecie mają charakter czarnych skrzynek, to znaczy nie do końca wiadomo, nawet specjaliści często nie są w stanie rozstrzygnąć tego, w jaki sposób dokładnie one działają. Wiemy, jaki jest efekt ich działania, ale nie wiemy, co się dzieje w ich środku. Na początku, czy na wczesnych etapach każdy algorytm jest tworzony przez człowieka programistę. Natomiast współcześnie algorytmy ewoluują przy wykorzystaniu technik uczenia maszynowego. To znaczy zadaje im się pewne zadanie do wykonania, podaje dane wyjściowe i one same już dalej piszą fragmenty kodu, które organizują ich działanie. Czy to już jest zaczyn sztucznej inteligencji, tak? Nie potrzebujemy tutaj pojęcia sztucznej inteligencji, żeby to zrozumieć. To znaczy uważa się, że uczenie maszynowe, czy też jego podgrupa, głębokie uczenie maszynowe, jest to przykład działania sztucznej inteligencji rozumianej w sposób klasyczny, jako taki rodzaj programu komputerowego, który wykonuje działania, do których tradycyjnie potrzebowalibyśmy zaprząc inteligencji człowieka. Także w tym sensie tak. Mhm. Bo przerwałem panu, pan wymieniał, był na pan na trzecią wyliczanką. Tak, więc powiedziałem o dwóch cechach odróżniających rasizm cyfrowy od rasizmu tradycyjnego. Trzecia cecha to jest to, że działa on w sposób zautomatyzowany, w pewnym sensie bez wiedzy i nadzoru ludzi. To znaczy, kiedy na przykład ktoś spotyka się z tym, że jest dyskryminowany w świecie cyfrowym ze względu na pewne jego cechy, no to niespecjalnie wiadomo, jak się do kogoś czy do czegoś odwołać. Jeżeli na przykład bylibyśmy źle potraktowani w jakiejś procedurze biurokratycznej, istnieją jasne instancje odwoławcze. Znaczy można na przykład napisać skargę na jakiegoś urzędnika, podać kogoś do sądu, poprosić o inną interwencję. W przypadku rasizmu cyfrowego działa on w mgnieniu oka, procedura jest niemalże niezauważalna i nie bardzo wiadomo, do kogo się i w jaki sposób odwoływać. Także te trzy wyżej wspomniane przeze mnie cechy odróżniają rasizm cyfrowy od rasizmu tradycyjnego. A wspominacie państwo w artykule o portach lotniczych jako laboratorium takiego testowania czy w praktyce stosowania cyfrowego rasizmu. Czy może pan tutaj powiedzieć, na czym to polega, czego doświadczamy na tych portach lotniczych, co wiąże się z tematem naszej rozmowy? Więc jak już wspomniałem, po atakach z 11 września nagle osoby o arabskim pochodzeniu zaczęły mieć właśnie poważne problemy z przechodzeniem procedur odpraw na lotniskach, co związane było oczywiście z tym, że ktoś podjął decyzję o tym, że w zautomatyzowane procedury nadzoru na lotniskach należy wpisać taką cechę jak arabskie pochodzenie jako czynnik ryzyka ataku terrorystycznego. I znowu procedury te działają w sposób zautomatyzowany, w pewnym sensie można powiedzieć, że niezależnie od człowieka. Znaczy pracownik lotniska pewnie ostatecznie zatwierdza jakąś informację, że zatwierdza jakąś decyzję czy działanie, na przykład o skierowaniu kogoś na dodatkową rewizję, natomiast selekcji dokonuje algorytm. Dokonuje on ich właśnie w sposób nie do końca jasny i dokonuje w sposób przemożny, to znaczy nie bardzo osoba poddana takiej dodatkowej rewizji ma się jak przeciwstawić, tak? Jeżeli się przeciwstawi, to nie uda się na miejscu, nie wsiądzie do samolotu. W tym sensie to jest sytuacja przemagająca.
że bezosobowy kod komputerowy decyduje o tym, kto się może gdzieś przemieszczać, a kto nie może. Tak? Decyduje w pewnym sensie o być albo nie być współczesnego człowieka, albo o mieć, albo nie mieć. Także władza przynależna właśnie takiej bezosobowej procedurze, która prowadzi do segregacji, dyskryminacji i wykluczania, jest przemożna. A dlaczego Pana zdaniem dzisiaj warto obejrzeć ponownie albo pierwszy raz, w zależności od tego, czy ktoś już oglądał, czy nie, filmy Raport Mniejszości Spielberga? Czy po pierwsze dlatego, że jest to bardzo udana adaptacja klasycznego dzieła Philipa K. Dicka właśnie o tym samym tytule. Te książki nie są łatwe ani do czytania, ani do zekranizowania. Natomiast ta ekranizacja dzięki geniuszowi Ryszewskiemu Spielberga jest bardzo udana. No i opisany w nim jest problem, który obecnie staje się namacalny. Philip K. Dick opisał właśnie w formie powieści problem taki, czy można kogoś karać za to, czego jeszcze nie zrobił, tak? Czy można kogoś karać prewencyjnie za zły uczynek, którego nie popełnił, a jak się wydaje, jest gotów go popełnić, czy nawet, że na pewno to zrobi. To jest taki, powiedzmy, problem ogólnoetyczny czy filozoficzny. No i w książce Dicka i filmie Spielberga jest opisana taka procedura, w ramach której telepaci przewidują przyszłość i wskazują właśnie potencjalnie i wskazują przestępstwa, które przewidują, że zostaną popełnione, oraz także wskazują, kogo należy powstrzymać przed ich popełnieniem. No i problem polega na tym, że współcześnie taka procedura faktycznie funkcjonuje. Nie mamy telepatów, mamy zautomatyzowane systemy nadzoru, które właśnie analizując dane o naszych cyfrowych sobowtórach, dokonują przewidywań, kto będzie skłonny popełnić jakieś przestępstwo albo zachować się w sposób niepożądany. Na przykład w przypadku Chin mamy do czynienia z tak zwanym systemem scoringu obywatelskiego, który właśnie typuje osoby podejrzewane przez system, przez algorytm o to, że mogą zachowywać się w sposób niepożądany. No i mamy do czynienia w przypadku chińskim właśnie z sytuacją cyfrowego rasizmu, ponieważ mniejszość ujgurska w Chinach jest przez ten system właśnie typowana jako obciążona pewnym ryzykiem, w związku z czym na przykład Ujgurom trudno jest podróżować po Chinach, mają problemy z przemieszczaniem się po terytorium, ale rzecz nie dotyczy tylko dalekich Chin, ale także bliższych nam Stanów Zjednoczonych, gdzie od kilku lat działa system tak zwany predictive policing, czyli gdzie typowane są osoby, zwłaszcza młode, zagrożone tym, że wejdą na przestępczą ścieżkę, typowane są i odbywane są z nimi przy asyście policji takie jak gdyby rozmowy uświadamiające i ostrzegające. Po prostu wybiera się młodych ludzi, którzy rokują na to, że będą profesjonalnymi kryminalistami. Wysyła się do nich policjanta, pracownika socjalnego, który spróbuje rozmową przekonać ich, że jest takie ryzyko i że nie tędy droga. A dlaczego Pana zdaniem programiści są, czy mogą być dla nas zagrożeniem? Raczej mogą być niż są. To, że są, to byłoby zbyt mocno powiedziane. Mogą być w ten sposób, że współcześnie programista ma chyba większą władzę niż sędzia w sądzie. Zacznijmy od tego, co w ogóle kieruje działaniem ludzi. Więc tradycyjnie są to normy kultury, które mówią nam o tym, co jest dobre, co jest złe, co można robić, czego nie można robić i w jaki sposób. W miarę postępu cywilizacyjnego pojawiają się także normy prawne, które w sposób ścisły, można powiedzieć tak czarno na białym, wyznaczają, co można robić, a co nie można i za co czeka nas kara. Natomiast współcześnie pojawia się jeszcze taki trzeci nowy współregulator życia społecznego, są nim algorytmy cyfrowe, które wpływają na nasze decyzje i działania. Mogą wpłynąć przykładowo, młody człowiek, który zastanawia się nad to, do jakiej szkoły pójść, no to nie spyta ulubionej cioci czy przyjaciela, tylko wpisze do Google'a zapytanie, tak? I algorytmy Google'a prawdopodobnie wskażą mu jakieś opcje do wyboru. W tym sensie te algorytmy cyfrowe wpływają na pewną przyszłość, na karierę, na, można powiedzieć, na biografię tego młodego człowieka. W podobny sposób algorytmy cyfrowe mogą decydować o tym, jaką pracę dostaniemy, jaki dostaniemy kredyt. Więcej, algorytmy cyfrowe decydują nawet o tym, z kim i jak możemy nawiązywać relacje intymne. Proszę spojrzeć na przykład na aplikacje randkowe. Mogą współdecydować o tym, kto dostanie kredyt, kto nie dostanie kredytu. Czego możemy się w ogóle dowiedzieć o świecie, z kim możemy nawiązywać znajomości i o sobie komunikować. No jak już wspomniałem, władza nad nadzorem tego, jak algorytmy działają, znajduje się w rękach programistów.
Na wczesnym etapie każdy algorytm jest tworzony przez żywego człowieka programista i następnie ich działanie jest przez programistów nadzorowane i programiści także ingerują w ich działanie. Znaczy, jeżeli taki już zaawansowany algorytm, który ewoluuje właśnie w oparciu o mechanizm uczenia maszynowego, działa w sposób niepożądany, dokonywana jest pewna interwencja, czyli właśnie żywy programista, a raczej zespół programistów dokonuje pewnej interwencji w kod, żeby działał w sposób bardziej pożądany. W tym sensie programiści, którzy zazwyczaj są młodymi mężczyznami z wykształceniem technicznym, działającymi w krajach rozwiniętych lub rozwijających się, tworzą zasady czy systemy, które wpływają na życie i śmierć tak osób oddalonych tam o setki kilometrów w innych miejscach globu. W tym sensie mogą być zagrożeniem. Pomyłka programisty może powodować tragedię, ale też pomyłka programisty może być na czyjąś korzyść. No, tutaj przypomina mi się fragment z książki Soshan Zuboff, Wiek kapitalizmu i inwigilacji, gdzie ona mówi o programistach jako żołnierzach na froncie wojny dużych korporacji z obywatelami i przywołuje tutaj okrzyk dyrektora generalnego Microsoftu, który z wiosny 2017 roku, który na zebraniu z programistami Microsoftu krzyczy: zmieńcie świat. Ale wrócę na chwilę, bo pan powiedział, że mogą, a nie są zagrożeniem. Czyli to się nie dzieje jeszcze, że mówimy, że mogą? To znaczy, to nie jest tak, że wszyscy są w tym. Mogą stanowić zagrożenie, tak. Właśnie jasne. Przez to, że kształtują na żywo, czy wpływają na sposób działania algorytmów, które coraz częściej właśnie mają przemożny wpływ na nasze życie. A jak pana zdanie można dzisiaj stawiać opór cyfrowemu rasizmowi? Jak to wygląda z pozycji nas, obywateli? Jak to powinno wyglądać z pozycji rządu czy chociażby mediów? Z punktu widzenia zwykłego obywatela konieczna jest świadomość, że w ogóle takie zjawisko istnieje i że ono jest obecne wyłącznie w świecie cyfrowym. Czyli na przykład, jeżeli będziemy unikać nadużywania naszej aktywności w świecie cyfrowym, to w takim razie unikniemy także rasizmu cyfrowego. Czyli na przykład należy świadomie zarządzać naszym cyfrowym wykluczeniem czy naszym cyfrowym wyłączeniem. Czyli jeżeli istnieje sposób analogowego załatwienia sprawy, to po co nadużywać jego cyfrowego zapośredniczania? Ja na przykład w swoim prywatnym życiu staram się, żeby na przykład nie korzystać z urządzeń cyfrowych po godzinie 21 aż do rana, żeby nie korzystać z nich w ogóle w niedzielę, co doprowadza niektórych członków rodziny moich znajomych do szału, że w niedzielę jestem poza mailem. Kiedy wyjeżdżamy na wakacje, również staramy się mocno ograniczyć korzystanie z urządzeń cyfrowych. Dalej używam także z cyfrowych form nadzoru rodzicielskiego, na przykład moja córka, która posiada smartfona, ma zaprogramowany pewien limit korzystania dobowego w ogóle z tego urządzenia oraz limity na poszczególne aplikacje, czyli na przykład może grać w grę tylko pół godziny dziennie. Trochę się śmiejemy z tego, ponieważ w Chinach wprowadzono niedawno takie ograniczenie, że niepełnoletni Chińczycy mogą grać tylko 3 godziny tygodniowo, no a sumarycznie moja córka może 3,5 godziny, czyli tylko pół godziny dłużej niż dzieci w Chinach. Także tego rodzaju rozwiązania, one są współcześnie modnie określane jako systemy higieny cyfrowej, czy podstawowej higieny cyfrowej. Ja je osobiście wolę nazywać cyfrową kinderstubą, czyli pewnym zbiorze zasad takiego savoir-vivre i codziennej praktyki, która ma ograniczyć nasze wyeksponowanie na różne cyfrowe zagrożenia. To po pierwsze. Na poziomie rządu czy instytucji politycznych współcześnie dyskutuje się, między innymi właśnie orędowniczką tego rozwiązania jest wspomniana profesor Soshana Zuboff, więc postuluje się objęcie algorytmów cyfrowych nadzorem politycznym, nadzorem urzędowym, tak jak na przykład czy Sanepid w Polsce, czy Agencja Leków i Żywności w Stanach Zjednoczonych, one zajmują się pilnowaniem i kontrolowaniem tego, czy jak ja pójdę do sklepu i kupię sobie jakiegoś, powiedzmy, rogalika, czy ja się nim nie potruję, tak, albo czy długofalowo nie będzie on rakotwórczy. Tak samo wyspecjalizowane instytucje, czy państwowe, czy międzynarodowe,
powinny zajmować się nadzorem nad algorytmami cyfrowymi, żeby one właśnie nie były dyskryminujące, nie były segregujące, nie były wykluczające, tak, żeby one były bezpieczne dla użytkownika i sprawiedliwe. Ponieważ indywidualny podmiot nie jest w stanie z tego zrobić jako konsument czy jako klient, natomiast taka instytucja ekspercka byłaby w stanie taki nadzór przynajmniej częściowo prowadzić. Dyskutowana jest także mocniejsza wersja tego rozwiązania, która polegałaby na obowiązkowej certyfikacji algorytmów cyfrowych, czyli zanim jakiś algorytm byłby w ogóle dopuszczony do tego, żeby znajdował się w użyciu, musiał on by być poddany badaniu właśnie przez ekspertów, którzy spróbowaliby jak gdyby rozmontować tą czarną skrzynkę i zajrzeć, jak to dokładnie działa. Także to z punktu widzenia rządu. Natomiast z punktu widzenia mediów, no to media powinny pełnić swoją tradycyjną rolę, to znaczy po pierwsze uświadamiać na temat tego, że taki problem w ogóle istnieje, no i oczywiście nagłaśniać przypadki nadużyć po to, żeby piętnować właśnie odpowiedzialne za nie podmioty. No dobrze, czy pan tutaj chce jeszcze coś dodać? Jeżeli zgodziłby się pan na krótkie odwrócenie ról, to chciałbym ja panu zadać dwa pytania. Jedno kojące, a drugie niepokojące. Więc pytanie pierwsze. Czy rozumie pan, czym jest cyfrowy rasizm? Tak. Dobrze, to mi daje dobre wyjście do drugiego niepokojącego pytania. W ostatnim czasie pojawia się wiele informacji, że użytkownicy internetu na terenie Rosji albo o rosyjskich nazwiskach w innych krajach mają problem z korzystaniem z różnych usług cyfrowych, na przykład nie mogą zrobić zakupu w internecie albo nie mogą zapłacić telefonem za bilet w metro. Czy pana zdaniem jest to przejaw cyfrowego rasizmu? Tak. Bardzo mi się podobała cisza, przed tym, zanim padła odpowiedź. Ja z natury po prostu zastanawiam się, zanim coś powiem. Namawiam także, żeby nad tym problemem zastanowili się nasi słuchacze. Aha, a jakby pan odpowiedział na te dwa pytania? Zostawiam to inteligencji słuchaczy. Dobrze. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan dr Maciej Gurtowski. Panie Macieju, bardzo dziękuję za rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość za tydzień w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Zapraszam do odsłuchu, a dzisiaj już mówię do widzenia, do usłyszenia, dobranoc. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!